Siemanko, pokażę teraz ten strój dla faceta, ale tu metodę dla PS4, bo tam robiłem ten gomencik slota, głównie pod Xboxa, choć działa na obydwie konsole tamta metoda, no ale jest znacznie dłuższa. Tu pokażę, no był strój, ale z metodą już dla PS4, czyli na facecie, no najlepiej te pierwsze 3-4 sloty na ubrania mieć puste, no i jeżeli ktoś ma ten magic slot na ostatnim, no to na końcu go użyje. I teraz tak, na facecie opuszczamy sesję GTA Online, jak sobie już przygotujemy te sloty. I tu będziemy zawieszali aplikację. Można sobie na podwójne kliknięcie PS-a albo ustawić ten jakiś nagranie klip wideo na przytnij, albo tu zwyczajnie odpalić YouTube'a, Spotify'a, Netflixa, cokolwiek. To ustawiamy na podwójne kliknięcie i teraz nie dajemy start online za grę GTA Online, tylko start online kreator. Klikniemy kreator, potwierdzimy ten komunikat i jak zobaczymy, że kręci się żółte kółko, dajemy dwa razy PS-a, odpalamy tego YouTube'a. Czyli klikam OK, żółte kółko, dwa razy PS, odpalam YouTube'a, no czyli zawieszam po prostu aplikację. Tu sobie chwilę czekam, wracam do gry. Otrzymuję ten komunikat, że nie udało się wczytać z zapisu gry dla postaci numer 1, to go potwierdzam, potwierdzam ten następny. Wczytam je na sesję online, no to jeszcze raz trzeba przejść wtedy do wyboru postaci. Wybrać jeszcze raz tą naszą postać, na której będzie pisał błąd, czyli faceta. Wczyta nas jeszcze raz babką i wtedy będziemy ubierać, no, robić stroje na babce. Czyli start online, zmień postać, no i jeszcze raz wybierzemy faceta. Dobra, wczytuję jako bitko. Teraz udajemy się do sklepu, no i tu będziemy tworzyć ten trzy stroje. Dlatego mówiłem na początku, żeby mieć właśnie pierwsze, drugie, trzecie, najlepiej puste. Pierwszy, zakładamy strój do nurkowania, numerek 19. I zakładamy te zielone taktyczne rękawice, numerek 4. Jak mamy jakieś kolczyki, pierdoły zdejmujemy. Jak nie mamy, zapisujemy strój jako własny, numer 1. Teraz drugi strój, czyli topy, znaczy no bluzy i tu designerskie bluzy z kapturem. A numerek to sam zaraz zobaczę za chwilę, bo nie zapisuję się nigdzie z boku. 16. Szara jakaś tam. No spodnie tu już standardowo, zielone dresy, te pierwsze, rękawice są, buty. Buty tutaj nie dajemy teraz tych różowych za kostkę trampków, tylko normalne buty. I to są szkarłatne kowbojki. Zapisujemy strój jako własny. Nie wiem, co daje kaptur na głowie, no ale no, koleś zakładał, to ja też. Teraz trzeci strój. To już buty, spodnie, rękawice zostają, to tylko pas. No to czyli kurtka robocza, tam brzoskwiniowa rozpięta czy zapięta. No i koszulka do zbrojenia, w zależności jaki pas. Ostatnio. A ostatnia z dozbrojenia, ta niebieska, pikselowa czy pikowana. Wymuszamy zapis gry. Opuszczamy
sesję. I teraz znowu start online. Aha, właśnie, jak ktoś ma te ustawione apartamenty, może machnę sobie glitcha, ja na tym koncie nie mam. Dlatego opuszczam online'a. I teraz start online. Zagraj w GTA, nie zagraj w GTA Online, tylko też kreator, też jak zobaczymy żółte kółko, zawieszamy aplikację. Wracamy do gry, ale nie wyskoczy nam już komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry, tylko załaduje nas normalnie do kreatora. Czyli ustawiamy na podwójne kliknięcie PS-a tego YouTube'a. Dajemy start, online, kreator, wybieram, jak potwierdzę komunikat, zobaczę żółte kółko, daję dwa razy PS-a, zawieszam aplikację. Tutaj też sobie tak zawsze chwilkę, 3-4 do 5 sekund czekam, wracam do gry. I jak widać nie mam komunikatu, normalnie wczyta mnie do trybu reżyserskiego. Stamtąd dopiero będziemy klikać start online, zagraj w GTA online, sesja dla zaproszonych i wtedy dostaniemy te komunikaty, że nie udało się wczytać stanu gry, no i je potwierdzamy i znowu wczyta nas facetem. Idziemy jeszcze raz na wybór postaci, jeszcze raz wybierzemy babkę, tam będzie u niej napisane błąd. Wczyta nas na faceta i później to już do wyboru. Ja założyłem strój kosmonauty, żeby przeskoczyły mi takie białe rękawice. Wy możecie tam sobie założyć, nie wiem, top, kurde, jakiś wyścigowy, to przeskoczą wam rękawice z topu wyścigowego, czy strój wyścigowy możecie założyć, jak pod kolor będą jakieś tam białe. To już wasz wybór. No i teraz jak już, co wy wybierzecie? No ja założyłem astronautę. Potem założycie ten strój, dajecie start online, akcję rozegraj stworzone przez Rockstar przeciwko szemranie glina i na szemranym glinie trzeba będzie kliknąć już wtedy 3 razy D-pad w prawo, raz doskoczy numer 1 stroju, który zapisywaliśmy na mapce, potem drugi, potem trzeci, dajecie gotowy na misji, zakładacie oddycharkę, słuchawkę LCD, opuszczacie, udajecie się zapisać strój. Jak wy sobie go ozdobicie, co mu na łeb założycie jako maskę, wasza sprawa. A jeżeli już macie zrobiony ten magic slot, to dajecie jeszcze raz na po zapisaniu stroju, jeszcze raz na szemranego glinę. I tylko że wtedy na wyborze stroju klikacie raz D-pad w lewo na ten magic slot i dostajecie te właśnie kolorowe naklejki. Nie zniknie wam wtedy pas, nie znikną rękawice. Jeżeli robicie strój z blachą, to też nie zniknie wam blacha. No ale tutaj ciężka sprawa o blachę na tym stroju chyba. Dobra, to by było na tyle. Elo.
I'm over here if you need me. Okay. Oh, my God.